praca, szkoła i masa innych zajęć. Nie wszyscy znajdą czas na przyrządzanie posiłków we własnych kuchniach. Jak często Ostrudzianie jadają na mieście? Bardzo często, codziennie. Bardzo rzadko. 2-3 razy na tydzień? Dosyć rzadko, bo nie mamy czasu. Staram się średnio może raz w miesiącu. Rzadko. Bardzo często. No, nie za często. Raz na 2 tygodnie. Raz w tygodniu. Nie jadam na mieście wcale. Dosyć często. Ja bardzo rzadko jadam w mieście. Dosyć często. Raz w miesiącu się zdarzy. Kuchnia polska, azjatycka, amerykańskie fast foody, a może coś zupełnie innego? Co dokładnie zamawiamy? My jadamy wegańsko, więc w restauracjach wegańskich. Pizzę. Tutaj chyba frytki dla dzieci. No niestety, ale fast foody. Jak hamburger, frytki. Kebaba. Coś, kebab. O pizzę. O pizza. I pierogi. Zazwyczaj no jakieś tam drugie danie. Pizzę. Ewentualnie na jakieś takie rarytaski. Pierożki. I zupki. Polecam placka po zbójnicku. Pizzę, kebaba. Sałatki. Pizza bądź jakieś drobne przekąski. Najczęściej chyba jednak azjatycką kuchnię. Czasem ryby, czasem makaron, czasem pizza, wszystko. Rollo. Pizza? Sernik? Dania azjatyckie. Warzywa. Coś mięsnego głównie. Nie tak. Wiem, dowolaj coś podobnego. Pizzę. Latem ostrudzkie ulice oblegane są zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. W przerwie między zwiedzaniem lub po powrocie z pracy warto skorzystać z oferty okolicznych lokali gastronomicznych. Gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie.